Antoni Szymański, podporucznik w 55. Poznańskim Pułku Piechoty. Wyścig do mostu na Świdrze pod Kołbielą. Nadeszła wreszcie oczekiwana czwarta godzina. Czas ruszenia czwartej armii. Kompania moja należała do czołowego rzutu 14. Dywizji. Niezapomniany został dla mnie ów poranek, toć mieliśmy nie tylko wpaść bolszewikom pod Warszawą na plecy, ale i odciąć odwrót tym ich masom, które zapędziły się pod Włocławek, pod Toruń. Gdy ruszyliśmy pod okiem dowódcy dywizji, generała Daniela Konarzewskiego, zachowując możliwą ciszę, trafiliśmy na razie w pustkę. Nagle stanęliśmy jak wryci. Za Garwolinem, na obszernej polanie leśnej, leżącej po lewej, zachodniej stronie naszej szosy, stała na stanowiskach sowiecka bateria polowa z działami skierowanymi ku południowi, a zatem kierunek, z którego nadchodziliśmy. Ale żadnych śladów ubezpieczeń. Przy tak ważnym szlaku jak nasza szosa brak był jakiejkolwiek placówki bolszewickiej. Czyżby tak dalece pewni byli swego zwycięstwa? Widzę przez lornetę, że sowieciarze kręcą się wśród armat, jaszczy, jakby nigdy nic. Nie było chwili do stracenia. Kompania moja odskoczyła z miejsca w lewo w las, otaczający polanę po pozostałych trzech stronach. Mieliśmy zatem korzystne warunki podejścia. Wzmocniony oddział plutonowego Józefa Nawrota skierowałem lasem półkolem tak, by mógł z zachodniego skrzydła uderzyć na stanowisko baterii. Doświadczony wojak wiedział, że wszystko zależy od ciszy i pośpiechu. Jego uderzenie miało być sygnałem poderwania reszty kompanii rozwiniętej w lesie frontalnie przed baterią. Wydałem rozkaz, możliwie bez strzału. Pluton Nawrota dawno już skrył się w lesie. Drugi, kaprala Stanisława Krawczyka, podpełzał nieomal pod samą jego krawędź. Pluton ten dzielił jakieś 300 metrów od baterii. Tam nadal krzątali się beztrosko bolszewicy. Nagle ciszę przerwał niesamowity wrzask i natychmiastowe wtórowanie hurra plutonu Krawczyka. Bolszewicy zdębieli, próbują ucieczki. Nie mieli czasu na chwycenie za rzadko prawdopodobnie przez nich używaną ręczną broń. Nie padł i z naszej strony strzał. Bateria była już w naszych rękach. Podciągnięto nas wozami do czoła kolumny, której spieszno było kontynuować marsz. Znaleźliśmy się na niedawnych pobojowiskach walk odwrotowych naszych jednostek, które cofały się na przedmoście stolicy. Natrafiliśmy na zwłoki bestialsko pomordowanych naszych rannych, z odciętymi kończynami, wykłutymi oczyma. Wrażenie było tak wstrząsające, że trudno się dziwić żądzy odwetu, jaka opanowała wszystkich. Ale nie było czasu na wzruszenia. Próżnia na tyłach frontu sowieckiego, przez którą pędziliśmy ku północy, zaczęła się zapełniać zrazu mniejszymi, potem coraz to liczniejszymi grupami cofającymi się spod Warszawy ku wschodowi. Z dala poza nimi widać było biegnących jakby ku nam. Przed nami leżał Kołbiel i most na Świdrze. Był to nasz i ich cel. Oni walczyli o życie, rzucali ekwipunek. My mieliśmy w naszych nogach zapewne więcej kilometrów spod Dęblina, jak oni z przyczółka Warszawy. Szła zatem walka o szybkość biegu. Na otwarcie ognia naszego było za daleko. Gdy od czasu do czasu się odwracałem, widziałem, jak kolumna kompanii, nie mogąca z przemęczenia nadążyć za czołowymi rzutami, coraz bardziej się rozciągała. Świadom byłem, że staczamy bój wewnętrzny z resztkami naszych sił. Podoficerowie samorzutnie wyprzedzali swoje plutony drużyny, by znaleźć się jak najbliżej czoła. W pewnej chwili czułem, że fizyczne wyczerpanie doszło i u mnie samego do granic wytrzymałości. Po prostu zaczęło brakować mi sił. Biegnąc dotąd na czele, zatrzymałem się i mijających mnie, słaniających się podoficerów, odruchowo, ostatnim wysiłkiem waliłem pięścią, gdzie popadło, regenerując nie tylko resztki ich, ale i moich własnych sił. I tak już większą grupą
dopadliśmy do możliwych stanowisk. Gdy zagrały nasze dwa LKM-y, wśród uciekających powstała panika. Jedni nadal próbowali przebiec most, większość, widząc beznadziejną sytuację, zawracała ku północy. Po obydwu stronach kompanii słychać był ożywiony ogień, ale jedynie z naszej strony. Widocznie bolszewikom i tam na myśl nie przyszło, by się bronić. W końcu teren opustoszał. Pozostali tylko polegli i ranni bolszewicy. Nastała nagła cisza i marzenie, by leżeć, odpoczywać. Podoficerowie mówili mi, i chyba tak było, że gdyby nie moje kułaki, nie potrafiliby przebiec ostatniego, decydującego szmatu drogi.